we rolniczym dziale wszystko drogie jest. Hodowałbym świnie, to bym z głodu zdechł i tak je tuczyłbym i tak sprzedawałbym. Lecz świń ceny nie chce zmienić nikt. Ja dałem ci świnie z wielkim low, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać to świnie z wielkim low. Ja dałem ci świnie z wielkim low, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać to świnie z wielkim low. Mam już parę dużych, trochę małych też. Chyba część odstawię, bo nie mam co jeść. Tak na wsi żyje się, że nie stać się na chleb. A świń cena znów chujowa jest. Cześć, witajcie z tej strony Mafia Szolet. Jest ze mną oczywiście prezes Bernard. Siemanko, to ja. I witamy was z Farming Simulator 2015. Po prostu brawo! Brawo! No jej! Tylko paliko! To co zrobił, nie wiem, przez to samego siebie. Ja mówię, Bernard, słuchaj, jest 3000 lajków. Musisz to zrobić. Miał 10 minut, nie? On to zrobił w 10... Ja nie wiem, my po prostu... Jeszcze sam rzucił pomysł, że nagrywamy teraz do tego teledysk. I ja zrobimy to kiedyś, zrobimy to, bo naprawdę... Będzie kurwa teledysk. On jest kozak i co tu dużo mówić. Jak widzicie, taki piękny sprzęt dzisiaj. Orka. Orka pod tą... A, no po prostu ja bym chciał mieć każdy wstęp taki do każdego swojego odcineczka. Naprawdę, Bernard. Słowa szacunku. Dziękuję, Mistrz. Jadiem. Poszli. Szybciej wsiekli. No, także dziękuję za 3000 łapek. Ile jedziesz na godzinę? Moment. Jadę, proszę, ja ciebie. 9. Dobra, to ja sobie. A ty? No już sobie ustawiłem na 9. Ty trochę szybszego masz, nie? No. Ty masz więcej kłoni. A, no fajnie. Ale fajne, fajne. Ja zawsze marzyłem o takiej pracy. Na takiej ale fajne maszynę. Ogólnie sprzęty są, nie? No, super. Ja właśnie chciałem taką serię, żeby tutaj były takie starsze troszeczkę maszynki, fajnie to wygląda. A właśnie, słuchajcie, proszę mnie, ja was. Ten pług, który tu widzicie z tyłu, mam jeszcze jeden taki tylko, że... Czwórkę... Piątkę. Czekajcie. Czwórkę mam taką. Dość fajna, myślę, że czwórka tak około 100 koni i... Chciałem ją na... nie na typową, tylko na bolusiowo z Mikim. Myślę, że fajnie podróż tu takie coś by było zapiąć sobie polatać na takich polskich polach. Więc piszcie, czy mam brać, czy też nie. I co, no to my dzisiaj myślę, że można znowu jakąś piosenkę wymyślić, ale nie będziemy tu Bernata na razie stresować. Weź, bo ty co odcinek będę musiał piosenki wymyślać. Jo, nie, bez kitu, bo tak mi się teraz spodoba, ja coś czuję, że wam się spodoba to, co Bernat śpiewał. Link do niego, do kanału macie oczywiście w opisie, tam ostatnie jakieś filmiki się pojawiły, także zapraszam. Były jakieś szalokosy z Mafią Szolet, czy coś takiego? No, coś tam było, nie widziałem tego. Trochę mi się przychorowało, także lekka przerwa była. No, chorował. A jak ty żeś kasłał, jak był chory? Jak na Skype żeś kasło wcześniej? O tak. O tak, kaszlałem, tak. Tak, dokładnie było tak samo. Tak cały czas mnie dusiło tak. Tak kurde, cały czas. O Boże. Nie mogę z niego, nie, po prostu... On daje takie szczęście człowiekowi. Ja przychodzę taki, wiecie, zażenowany po szkole, taki znudzony życiem, a ten wchodzi po prostu od razu, nie, śmiech na twarz, bo naprawdę dzisiaj to, co on robił na Skype'ie, to przychodziło samego siebie. Cicho, na Skype'ie jest kulturka. No, była kulturka, a co żeś tam jeszcze tak, co tam było, poczekaj, takiego ciekawe, no było kilka piosenek dość fajnych. Ale może kiedyś, nie na następnych odcinkach. No bo na razie na prywatnym są, nie? Na tak, niepublicznym. No. Dość fajny jest ten Belarus. No, fajnie. On ogólnie taki, wiecie, potężny się wydaje, tak? Ale taki fajnie jest zrobiony. Masywny, jak tak, te case'y Magnumy. W połowie odcinka się zmienimy właśnie. Nie wiem czemu wgrałem modorki, nie? Znaczy ten, wiecie, taki domoc i nie działa. Nie wiem, czy to nie ten wgrałem, czy nie pasuje coś, ale nie działa, tak? No przepraszam, ale wiecie, już nas tak połączyło, to już mówię, a no trzeba coś nagrać, bo nie było. Wczoraj nie było. A właśnie, ja wam się mogę podchwalić. Chyba zdołem. Nie no, powinienem raczej zdać i to w 100% egzamin, tak? Oluś, będziesz starszy ekonomista? Tak, teraz możesz do mnie mówić, poczekaj, jak to my mówili w klasie, że teraz panie my już... kapralu, starszy ekonomista melduje wykonanie zadania! Może tak być, też tak zrobiłem się na egzaminie. Ogólnie o, poszło... właśnie. Tak. Jest jedna sprawa. Jaka? Do wszystkich widzów.
Musicie zmotywować Bolka, żeby grał więcej w CS-a. O, kurde. Żeby wbijał poziomy, żeby wbijał rangi, żeby ze mną grał. Tylko to się... No, tylko to się będzie wiązało z tym, że... Będzie mniej czasu na mapy, mniej czasu na nagrywanie. A nie wiem, czy to im się spodoba. Nie no, ogólnie jak teraz zaraz kupię nowego kompa, to postaram się, aby... No wiecie, wtedy to już tak, renderowanie będzie trwało 10 minut, tak to mogę sobie więcej wrzucać, w lepszej jakości dla was. Ale ogólnie będę mógł w tym czasie coś sobie robić na komputerze, tak? Czyli z dwojga złego lepiej w tę stronę. Będę miał więcej czasu na wszystko, bo i mapy będę szybciej robił, bo będzie mniej lagować, będę mógł szybciej duplikować. W dodatku, jak będzie dobry komputer, to jeszcze postaram się o lepszy internet. I wtedy to będzie taki szał. I będzie baja bongo. I właśnie, piszcie mi, jakie mam słuchawki wybrać, nie? Bo no nie chcę Blue Yeti na razie. Chcę mieć coś z słuchawkami, żeby wiecie, blisko mieć mikrofon siebie. Chciałem Krakeny, ale ktoś pisał, że chujowa opinia jest o nich, no ale nie wiem, bynajmniej dużo youtuberów ma te Krakeny. Ja też muszę coś kupić. No, także wiecie. Bo mam jakieś chujostwa. No, klawiaturę, o właśnie, możecie mi doradzić jakąś klawiaturę z myszką fajną, podświetlaną, tak do 150-160 zł, nie chcę się wiecie, jakoś tam bardziej wyhajsować. Bo ja mam Tracera, ale nie wiem jakiego. Na komputer mi i tak już dość pójdzie i... coś takiego. Jo, Bernard wziął teraz tą deskę. Czekaj, bo zjeżdżam, teraz klawiaturę im pokażę. Czekaj, ta. Żebyś kabli nie porywał. Tu ma tę klawiaturę, patrz ta. O kurwa, ty zjeżdżam. Czekaj. Zobacz, ty trzymam w ręku klawiaturę i se kręcę. Czekaj, ta. A teraz patrz, ta zmienia. A weź coś, a zagryj coś tak jak na tym. Widzisz, na tym. No, co to takie jest? I kolor se zmieniam. Widzi ta? Tak, na, taka na, jest. Na, na, na. Wink, 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 wink. Na, 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 na. Na, na, na. Jak tu go nie kochać, nie? Ogólnie to tą mordkę, niestety beze mnie, ale z całym teamem, z Mikiem, z Brączkiem, będziecie mogli zobaczyć w Poznaniu żabka w sobotę. Żabka będzie i żabka będzie. Co? I żabcia będzie jeszcze. No i żabcia będzie. No mówię, cały praktycznie team, no oprócz mnie, no bo niestety ja mam studniówkę i się nie wyrobię. Gdybym nie miał dzisiaj egzaminów zawodowych, to bym pojechał z gołym, bo goły dzisiaj był. Jak ktoś go widział, to pozdrawiam. Właśnie jeden tam z youtuberów, z takich moich kumpli na fejsie, napisał do mnie właśnie, tak siedzę sobie w szkole i pisze do mnie, ej, gołego czasami nie ma tam na pokazach? Ja mówię, wiesz co, a jest, i powiedz mu, żeby do mnie zadzwonił, bo miał do mnie goły zadzwonić, zapomniał, nie, bo miał jakąś sprawę. I mówię, to jak dojdziesz do niego, to weź mu powiedz, żeby zadzwonił. 20 sekund, goły dzwoni. Cześć, szmato. Masz pozdrowienia od widzów. Jebłem po prostu, nie, także pozdrawiam kolegę. Pozdrawiam też gołego, kukernikusia no, naszego. Także jak będzie ktoś w sobotę, to pisać mi tam na prezesa. No, bądźcie w sobotę, ogólnie tam chłopaków będziecie mogli spotkać, na pewno będą mieli dużo czasu, to pogadają. Będziemy z wami sobie latać pewnie z kamerami, nie kamerami i tak jo, dalej. No, to wszystkie. Będziemy takie pierdalać będzie... kiełbachę i takie inne. Ej, weźcie mi kiełbasę. Dobra, ja nawet sobie browara wypiję. O, widzisz, a prowadzisz. No to wypiję sobie, jak od razu pojadę, nie? Jo, i za godzinę będziecie wracać, Będę takim alkoholikiem. I będzie nie no, wódki się nie napiję, bo już wiesz, bym miał zgona, nie? Jo. O! Co? Repa zgłasza duże zapotrzebowanie burak na towar. Burak cukrowy. Burak cukrowy, proszę ja ciebie. A my już buraki wykopali. Jo. Ty, to jest znak, żeby w następnym odcinku... Buraki skadać? Był... Łogier. Zimahar. Wszystkie kuryby, jakie miał, proszony na pogrzeb przybycia. To jest poździerany gumolit. Nie klej. Nie klej. Patrz kuryba, co narobiłeś. Skurryby synie. Tu taka cenzura. No wiem, że mieliśmy nie bluźnić, no ale no z Bernatem się nie da, tak? Te hity internetu. No to wszystko przez te internety, przez te YouTuby. Te wszystkie dzieci w podstawówce takie rzeczy oglądają. To jest po prostu, co to jest za wychowanie, że rodzice na to pozwalają. Oglądają te mafia solce, nie stolce, prezesy, nie prezesy, a później tak się zachowują w domu, rodzice nie wiedzą, co się dzieje. Biją rodziców, wyzywają. Nie no, nie ma co się śmiać, bo tak jest, wiem, było w wiadomościach ostatnio tak mówione. No. Ogólnie... A co? No tak jest. Wiem. Przegra mecza w CS-a, to stołkiem matkę bije. Jo, było coś bez kitu, to u ciebie ja chyba. Ja jak grałem w Tibie, to tak miałem. O Boże, nie, proszę, nie mów o Tibie, okej?
Grałem kiedyś w Tibie, to jest coś pięknego. Moje dzieciństwo. Łapka w dół, nie no, żartuję, nie dawajcie mi łapy. I dawajcie do Bernata i dajcie mu łapki w dół. O nie. Sinek! Dobra. Sinek! Koniec imprezy. Dobra. Ogólnie to miałem powiedzieć, bo z Brączkiem ostatnio na odcinku może nie oglądaliście, może oglądaliście. Wymyśliliśmy sobie, że zrobimy około trzech, może jeden, dwa, trzy kulturalne odcinki. Wiecie, jak będziemy mieli przeknąć, to po prostu zamiast, nie wiem, tam będziemy mieli powiedzieć kur, chodź, coś tam szmaty. To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. To będzie tak, Mateuszku skarbie, czy mógłbyś podejść i otworzyć mi bramę, bo chciałem wyjechać swoim ciągnikiem? Tak, tak skarbie, otworzę ci tą bramę, żebyś mógł wyjechać. No właśnie. Zrobię to najszybciej, jak potrafię. Jeśli się trochę spóźnij, to nie denerwuj się na mnie, na pewno ci to wynagrodzę. No i właśnie takie coś by było, bo wiem, że dużo ludzi pisało, że chciałoby właśnie, żebyśmy mieli przeklinanie, więc myślę, że takie trzy odcinki nawet by się przyjęły, może by się częściej robiło, ale wiecie, no to jest spontan, tak, no to są tylko takie kilkuodcinkowe, można powiedzieć, bo na dłuższą metę to się nie przyjmie, nie tak? Nie przyzwyczajajcie się. Właśnie, nie będzie to dość fajne, bo wiecie, dwa, trzy odcinki, tak będziemy jakoś fajnie mówić, to będzie spoko, a ale więcej u nas to... musi być pompa i tyle. Jo, po prostu, no to tak jest życie youtubera, no nie to, że się uważamy za youtuberów, ale no coś tam rzucamy do tego internetu, wy nas oglądacie, wy nas oglądacie i to z dużą aktywnością, więc no, no co coś będzie. A będą cycki, będzie pompa, by. Pa, 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 a będzie. O, jeśli chodzi o cycki, to ja będę miał do was niespodziankę niedługo na farmingu, ale to wam nie powiem, bo to nie mój pomysł był. To był pomysł Karoliny, dodam, ale to niedługo. Uuu, zaczyna się robić ciekawie, Boluś, aż ci suba chyba nam. O! To właśnie, o, to mi jeszcze 10 dojdzie, jak mi dosz. Te wszystkie kumple twoje ze szkoły. A w ogóle... To Goły napisał, udostępnił coś tam, żeby lajkować, nie? No. I powiedział, że jak będzie 500 lajków, to Bernat robi striptease na kanale. Więc takie małe sprostowanie, ja nic o tym nie wiedziałem, nie robię żadnego striptease'u, pomimo, że już jest 800 lajków. O Boże, bo on mi to kazał wstawić, my to stawiliśmy naprawdę, dziękuję wam ludzie za to. Ej, ty zamień się na 5 minut tym ciągnikiem, nie na 5 minut, no na minutę. No to jedziemy. Co? Nie, chodź, o Jezu. O szła, pojna. O Boże. Fajny, ale fajny ten ciągnik. Bo mój. O matko boska. Ale nie, ja lubię takie maszynki, naprawdę, fajnie obskryptowany. Ale ciuchcia lepsza. Jedyny błąd jest taki, że jak widzicie jak skręca, to mi sama... Znaczy może to nie jest błąd, może to jest spoko. Bo to jest taka, wiecie, głowa, moja głowa jakby. O, zmniejszymy sobie prędkość. Ej, spoko, nie, dobra, myślałem, że to jest lipne. Ej, na singlu to mi tak przerywało, a na MP jest okej. Okay. Także super, fajna sprawa. Ta kamera. No, szkoda, że więcej nie jeździłem nim. Dobra, to jeszcze przedłużymy odcinek o 2 minuty. Niech wam będzie po waszemu. Dobra, już podnoszę. Dobra, ładnie. Ej, nie, zajebista sprawa. Kurde! Większość maszynach by mogli tak zrobić. Ej, nie no, to jest naprawdę godny polecenia ciągnik. Ej, zostanie na dłużej na tej serii, jeżeli się nie obrazicie, ale on super by pasował do takich większych prac typu agregat 4,5 metra, nie no dobra, 4,5 metra razy 2, o, dobra, dobry pomysł. O, siewy by tu były fajne, takie, kurde, siewników większych, to kurde, albo pomarzanin, takich starszych, albo jakieś ruskie, oby nie żydowskie. Ruski naród to głupi naród, mój pradziadek zawsze mówił, za czasów wojny, Niemiec jaki był, taki był, ale się szanował i zasady miał. A ruski kacapy pieprzone to tylko dziewku, wódku i pajebać. Zero zasad miało, nic a nic. I kozę byś dał, to i kozę by wyruchał. A to jak w tym gumoli, powiedział, że mu kozę kupię. A jaki był zadowolony, aż się roześmiał, że mu kozę kupię. Że kozę będzie w dupę ruchał. Ej, ogólnie ty zwracałeś uwagę na lusterka? Nie. Nie zwracałeś, jakie dupeczki mamy? Ja nie wiedziałem, że takie dupeczki za mną jadą, ale jak się odwracam, to nie ma. Jak? Serio, coś tam jest? No na motorach są. Jedna jest na motorze, a druga z gołą dupą stoi do ciebie. Ty to może się zamienimy, co? Słuchaj, mogę dać ci się przejechać jeszcze kawałek potem. Dobra, tak coś to mów. No, a my mieliśmy ogólnie większe pole wybrać, dobrze nie wybraliśmy. Nie, wiecie, jakby był nowy komputer, lepszy internet, to my prawdopodobnie, ale byśmy zrobili to morkę na całym dzisiejszym odcinku. Ale no wiecie, że jak to jest. Ja muszę też się szykować, bo to dzisiaj jest czwartek. Ale ty chcesz sobie trochę pograć, trochę odpocząć, bo po tym egzaminie po prostu byłem dzisiaj tak od rana, wiecie, znerwicowany, że to jest jakaś masakracja.
I chciałem sobie się po prostu troszeczkę pograć. A potem jeszcze lecimy do Bernata nagrać tego. O Jezu, cofnij. Albo dobra, nie cofnij. Jaki poprzeciąg na 120 metrów. Poszła pana w chuj. I wiecie, tak? No też, że nie będę renderował później cały wieczór. A jutro, co to? Jutro jest piątek? No weekendu właśnie, muszę na szybko ten jutro mapę wam przerobić. Sobota polagra. Typowa wychodzi w sobotę, kurde. I jakiś brązki odcinek jutro nagrać na szybko. O kurde, mam nadzieję, że się uda, jak nie to coś singla. Coś zrobimy, nie wiem, postaram się. A jak nie to jakiś po prostu nie będę nagrywał wam nic nowego, dam jakiś odcinek, który już był. A ja coś wymyślę. Kurde, nie mam jakich gier wam nagrywać, bo teraz komputer mi tak do dupy już chodzi, że to jest jakaś masakra i został mi tylko farming. FIFA może jakąś teraz nagram, może jakiego drafta. Tylko że nie wiem, czy mi tyle miejsca na kompie starczy, żeby wiecie, to poprzycinać później, zanim wylosowanie porobię. No, to zobaczymy. Także, kochani, to by było na tyle. Ja dziękuję Bernatowi za dzisiaj poświęcony mi czas, za to, co piękną piosenkę przygotował. A ja wyszłam ściągnikarz. Mam nadzieję, że wy podziękujecie mi również w lajkach i wejdziecie do niego na kawał i ślubniecie Bernatka. Zobacz sobie dupeczki, lusterka. Wiedziałem. Także kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć! Hello!